Jak zacząć słuchać muzyki klasycznej? Mam zamiar w tym filmie odpowiedzieć na to arcytrudne pytanie i nie wiem, czy mi się uda. The answer to the ultimate question of life, the universe and everything. Ja jestem Mateuszem Rosowiczem, a wy oglądacie kanał Mróz Talks. Powiedziałem, że nie wiem, czy mi to się uda, bo najpierw trzeba wiedzieć, co to jest muzyka klasyczna, a to jest totalny problem, bo to jest po prostu to, co nazywamy muzyką klasyczną, czyli wszystko, co było przed XX wiekiem w zasadzie, naprawdę, no głównie w Europie. Maleńka wioska w masywie armorykańskim, otoczona szańcami rzymskich obozów, wciąż jeszcze stawiała opór najeźdźcy. Ale nawet zawężając, to jest muzyka od baroku do połowy XX wieku, więc to jest po prostu 300 lat i jednak ludzie różnie pisali przez te 300 lat. Także dzieli to czas, dzieli to geografia, bo nawet jeżeli mówimy o zachodniej muzyce, czyli tej europejskiej, no to jest muzyka włoska, muzyka rosyjska, muzyka brytyjska, muzyka polska i każda jest bardzo inna. Staropolska kuchnia i dzisiaj potrafi zszokować niejednego smakosza. No i jest bardzo dużo różnych stylów, już pomijając style narodowe. No to może być pompatycznie, może być skromnie, może być wielko, może być mało, no dużo różnych. I kolejny problem jest taki, że nie wiadomo jak mówić o muzyce nawet, no bo jak opowiedzieć o czymś, co jest sztuką, o czymś, co się to prawda rozgrywa na scenie, ale tak naprawdę ma nas tutaj w serduchu masować. Więc mówi się subiektywnie, mówi się kolorami, mówi się parabolami, więc nie wiadomo jak się mówi i jest to bardzo subiektywne. Parabole tańczą, 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 tańczą. Ale no to są takie wielkie problemy na samym początku, więc sorry, że będę tak trochę się mieszał, ale zrobię wszystko, co w mojej mocy, bardzo się staram. Za wszystkie lajki bardzo serdecznie dziękuję w związku z tym i też możecie subskrybować, dzwoneczkować, sami wiecie. I no już lecimy z tym koksem. Naprawdę jest taka różnorodność tych wszystkich rzeczy, że najlepiej zrobić sobie taki kwadracik, w sensie na jednej osi z jednej strony pomyśleć o składzie, jaki nas najbardziej interesuje, a po drugiej stronie o epoce. Epoka jest dosyć prosta. Zaczynając od średniowiecza aż do współczesności, generalnie postęp epokowy polega na większej komplikacji. Co prawda jakby tak do baroku dominowała muzyka wokalna, potem od baroku instrumentalna. No ale w największym uproszczeniu chodzi o to, że jest coraz bardziej skomplikowanie, więc na początku ona powinna być przynajmniej teoretycznie trochę bardziej przystępna, aczkolwiek muzyka średniowieczna czasami jest na tyle dawno temu, że ciężko jakby ją zrozumieć niektórym osobom, ale faktycznie muzyka klasyczna jest taką muzyką, czyli z epoki klasycyzmu, jest taką muzyką, która jest jakby najłatwiej strawna w cudzysłowie i niektórzy uważają, że jest za prosta dla nich, więc że trzeba słuchać bardziej skomplikowanych rzeczy, czyli romantyzmu, postromantyzmu, początku XX wieku, gdzie jest intensywnie, gdzie jest dużo, gdzie jest szeroko, gdzie jest ambitnie. Jak chodzi o składy, to składy mogą być kameralne, od jednego instrumentu zaczynając i w tym momencie dominują miniatury fortepianowe w popkulturze, powiedzmy, przez jakieś kwartety smyczkowe i inne składy bardzo kameralne. Jak chodzi o utwory właśnie na sam fortepian, to najbardziej polecam miniatury Chopina, one są takie esencja romantyzmu. Potem na początku XX wieku są miniatury Claude'a Debussy'ego i Erika Satie z Francji, ale jak ktoś lubi coś takiego, nie wiem, grubszego i poważniejszego, to klasyczne sonaty Beethovena są rewelacyjne, albo z początku XX wieku twórczość Sergiusza Rachmaninowa. W ogóle do tego wszystkiego są tam w opisie, będą linki różne i będziecie mogli sobie moje propozycje wypróbować. Na kwartety smyczkowe jest bardzo dużo różnej twórczości. Są świetne klasyczne kwartety zarówno Mozarta, Beethovena, Haydna oczywiście. Przechodząc właśnie przez te wszystkie impresjonistyczne, na przykład wybitne kwartety Ravela, dochodząc do porażającej twórczości Dmitra Szostakowicza z XX wieku.
Osobną działką kolejną, osobnym składem jest chór. Jest bardzo dużo pięknej i powalającej twórczości chóralnej. Można zaczynać w ogóle od średniowiecza. W renesansie, gdzie chór dominował, są albo madrygały wszelakie, na przykład Josquin des Prez albo Orlando di Lasso, albo twórczość bardzo taka hieratyczna, statyczna i dostojna Giovanni Perluigi da Palestrina. Potem są absolutnie wybitne motety Antona Brucknera. No i w XX wieku to jest w ogóle wybuch tej twórczości. I tutaj Polska się świetnie popisuje i najbardziej Wam polecam Henryka Mikołaja Góreckiego. Szczególnie pieśni maryjne, które każdy z nas kościoła, a są tak opracowane, że to jest niesamowite. I najświeższa, ciepła bułeczka, twórczość Erika Whitakera, który jest takim trochę gwiazdą popu muzyki chóralnej obecnie. Znaną z wielkoskalowych przedsięwzięć. Jeżeli to Wam nie pasuje, to są oczywiście utwory na orkiestrę, na wielką orkiestrę, na jeszcze większą orkiestrę, na orkiestrę z chórem i w ogóle takie rozwalające system. I w tym momencie w zasadzie to jest głównie to, o czym mówię na moim kanale, więc jest bardzo duża taka twórczość. Zaczynamy od prostych i radosnych symfonii klasycznych Haydna i Mozarta. Przechodzimy przez najbardziej znane, poważne dzieła Beethovena, jak Piąta Symfonia, jak Dziewiąta Symfonia. I jest cała gama romantycznych rzeczy, z których najbardziej chyba polecam Czajkowskiego na sam początek, Symfonię Szóstą. I dochodzimy do wielkoobsadowych, gigantycznych dzieł Gustawa Mahlera, żeby w XX wieku ukoronować to Siedmioma Bramami Pendereckiego albo Credo Pendereckiego i nie bójcie się nazwiska Penderecki, bo te utwory się Wam bardzo spodobają, jak lubicie takie obsady. I na sam koniec coś, co niektórzy uważają za sztukę sztuk, za połączenie wszystkich tych elementów i za kulminację wszystkiego, co w ogóle istnieje na świecie, opera. I opery są też tak bardzo różne i zróżnicowane, że możemy zacząć od barokowych dzieł Monteverdiego na sam początek, możemy przejść przez bardzo ważną twórczość Mozarta klasyczną, potem możemy dojść do romantycznych dzieł Giuseppe Verdiego albo Wagnera, i potem na przełomie XX wieku jeszcze jest Giacomo Puccini, który pisał wybitne opery. A w XXI wieku, teraz żyjący, pisze na przykład Harrison Birdwistle, takie bardzo już skomplikowane, brzmieniowo bardzo wyszukane. A z drugiej strony jest też minimalistyczny nurt oper, który na pewno każdemu się spodoba i to są opery Philipa Glassa. W tym całym moim filmie skupiłem się na takiej jakby najważniejszej osi rozwoju muzyki i troszkę nie mówiłem o tym, że w ogóle są jeszcze takie niszowe wersje muzyki klasycznej. Możecie słuchać zespołów odtwarzających muzykę na instrumentach dawnych, na instrumentach średniowiecznych, renesansowych albo barokowych. I to jest zupełnie inny świat muzyki. Oni starają się, czytając traktaty z dawnych lat, grać jak wtedy grano i efekty są powalające bardzo często. I w XX wieku również wykształciły się takie zespoły specjalizujące się tylko w muzyce właśnie dwudziestowiecznej i to również jest bardzo charakterystyczny, inny sposób podejścia do muzyki, ale to chyba omówię w innych filmach. Także dziękuję Wam za dzisiaj. Jak macie jakieś komentarze, to zostawcie na dole. Zaglądajcie na mój kanał i widzimy się przy innej okazji. Cześć!